spotkanie w domu przyjaciół Marty, Marii i Łazarza. Widzimy Martę, która miała wszystko pięknie przygotowane, zapewne podzieliła funkcję między siebie, siostrę, ale i siostra Maria usiadła u stóp Pana. I wtedy się zaczęła denerwować, bo przypuszczalnie zaczęła wykonywać czynności, które miała zrobić Maria. Co nam to pokazuje? Słowo Boże jest skierowane do Ciebie. Ono jest zawsze żywe. Odkryj, zobacz. Czy w Twoim sercu, moim sercu nie ma takich postaw, że my chcemy, żeby dany człowiek żył tak jak ja, myślał tak jak ja, modlił się tak jak ja. Ile teraz mamy podziałów, nie mówiąc o polityce oczywiście, żebyśmy chcieli, żeby inni chodzili tak jak ja, ubierali się tak jak ja, a każdego stworzył Bóg, każdy jest Jego dzieckiem. Dlatego każdy ma swoje prawo. Spójrzmy dzisiaj na drugiego człowieka, czy ja go toleruję, czy ja go kocham, ale też spójrzmy na siebie, czy ja potrafię też oderwać się od tego, co mnie zniewala, od tego, co jest schematem i rzeczywiście spojrzeć w swoje serce, zadbać o siebie, usiąść u stóp Pana, żeby zaczerpnąć to, co jest najpiękniejsze, odkryć siebie w relacji do Boga, aby żyć na wieczność. Amen.